Psalm 142. Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam. Wlewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Gdy Duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. Na drodze, którą chodzę, zastawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczy o mnie. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją. Tyś na działem moim w krainie żyjących. Słuchaj uważnie błagania mego, bo bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje zaiste, otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Bardzo pouczający psalm, kiedy Dawid z własnego doświadczenia modli się do Boga i opisuje pewne wydarzenia swojego życia. Jest to pieśń pouczająca Dawida, tak jest zatytułowany ten psalm. Okazuje się, że był w jaskini. Mąż Boży, Boży pomazaniec. Już było nad nim namaszczenie Boże. Był powołany na króla w Izraelu. Jeszcze tego urzędu nie objął, ale miał to powołanie. I co ciekawe, znalazł się w jaskini, bo był pełen lęku. Był przerażony. Znalazł się w takiej sytuacji, jak mówi w wierszu piątym: nikt na mnie nie zważa. Mam namaszczenie, mam Boże powołanie. Bóg mnie wybrał, a nikt na mnie nie zważa. Saul, jego poprzednik, jako król prześladował go, chciał go zabić. W historii Dawida już była akcja z Goliatem. Saul nie poradził sobie z Goliatem. Wojsko Saula nie poradziło sobie z Goliatem. To Dawid, jeszcze młodzieniec, rumiany. Wyszedł naprzeciw wroga Izraela, w imieniu Pana zastępów, i położył go trupem. A tutaj Dawid mówi o swoich prześladowcach, czyli o Saulu, o jego wojsku są silniejsi ode mnie. Dlaczego? Dawid wiedział miał respekt przed Bogiem, i nie mógł podnieść ręki na pomazańca pańskiego, którym na tamten czas ciągle był jeszcze Saul. Kiedy kierujemy się Bożymi wartościami, Bożymi zasadami, dzisiaj my, kiedy kierujemy się Bożym Królestwem, Bożą wolą, Bożymi zasadami, wtedy możemy być narażeni na różne niebezpieczeństwa, na różne zagrożenia naszego zdrowia, naszego życia nawet, dobrych relacji, dobrych kontaktów możemy być narażeni ile przeciwności ile przykrości wyrządzają nam najbliżsi z powodu wiary w Jezusa Chrystusa często rodzice bracia krewni a przecież Bóg powiedział będziesz czcił ojca i matkę swoją nie podniesiesz ręki na ojca i matkę swoją widzimy są pewne zasady Bożego królestwa którymi kierujemy się i one mogą wprowadzić nas w pewną trudną rzeczywistość. Że będziemy tak jak Dawid, modlić się Panie, ratuj mnie. Ale również wtedy, i nasze życie będzie mogło być przykładem dla innych ludzi, którzy też przychodzą trudności w swoim życiu z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Dawid jeszcze nie objął Urzędu Królewskiego, ale ta sytuacja, kiedy był w jaskini, nie w pałacu, nie gdzieś na jakimś wypoczynku w plenerze, ale był w jaskini, ukrywał się. Jakie upokorzenie spotkało Dawida, ale ta sytuacja była przygotowaniem dla niego, aby mógł wejść do służby prowadzenia Izraela jako człowiek wypróbowany, który przeszedł przez wszystko, który wie, co to jest cierpienie, kto, kto akurat wie, czym jest zniewaga ludzka, yy, trudności, przeciwności, brak życzliwości, brak zrozumienia ze strony ludzi. W wierszu drugim modlitwa Dawida jest tak wyrażona głośno do Pana wołami. Nie chodzi tutaj o jakieś decybele, ale chodzi o takie całkowite zaangażowanie ducha, duszy i nawet ciała w taką modlitwę. To nie była jakaś błaha sprawa w jego życiu on był w jaskini on był w niebezpieczeństwie głośno do pana wołał co ciekawe w wierszu trzecim czytamy wylewam przed nim moją prośbę i o niedoli moje jemu opowiadam bóg zna naszą niedolę bóg wie co przeżywamy ale to my mamy Potrzebę, żeby Jemu opowiadać. W zasadzie Bóg nie ma potrzeby, żebyśmy Jemu opowiadali o naszej niedoli. My nie musimy Boga informować o tym, co się w naszym życiu dzieje, bo On wszystko wie. Ale modlitwa jest dla nas błogosławieństwem, kiedy możemy wylać naszą duszę, kiedy możemy wszystko wypowiedzieć przed Bogiem. On wszystko wie, ale my mamy potrzebę wygadania się. Przed kimś, kto ma dobre o nas myśli, kto aktualną trudną sytuację może obrócić ku dobremu. Pan wszystko wie, sam stwierdza to Dawid w czwartym wierszu, Ty znasz moją ścieżkę. Kiedy spojrzymy na wiersz ósmy, Dawid mówi: Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Kiedy Dawid był w jaskini, to był sam. Musiał uciekać przed Saulem. I o tym czytamy w pierwszej księdze Samuela, w dwudziestym drugim rozdziale. Pierwsze dwa wiersze. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego, przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni, i wszyscy zadłużeni, oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. To jest właśnie ta historia, ten moment, w którym Dawid się znalazł i zaczął tak się modlić. Psalm 142. I właśnie koniec tego psalmu jest taki bardzo optymistyczny. Panie, ty mi okażesz swoją łaskę, i wokół mnie znajdą się ludzie sprawiedliwi, ludzie, którzy będą życzliwi mi, którzy mnie uszanują, których będę mógł być przywódcą. Psalm ten, pouczający psalm, pokazuje nam, że Bóg, kiedy powołuje do służby, to. Przed wprowadzeniem, całkowitym wprowadzeniem w tą służbę, przeprowadza nas przez różne trudności, abyśmy wiedzieli, czym jest ból, czym jest cierpienie, czym jest zdrada ludzka. To Są bardzo nieprzyjemne sytuacje. Każdy gdzieś w swoim życiu ma taką swoją jaskinię, gdzie musiał się ukrywać, gdzie, gdzie musiał znaleźć jakieś chociaż wytchnienie przez chwilę. Każdy ma swoją jaskinię, ale to jest faza to jest proces przygotowania nas do służby abyśmy mogli innym usługiwać tą myśl również ujął apostoł paweł w drugim liście do koryntian że kiedy my cierpimy spływa na nas boża pociecha po to abyśmy tą pociechą innych mogli pocieszać czyli abyśmy innym mogli usługiwać jeżeli chcemy być błogosławieństwem dla innych jeżeli chcemy być Drogowskazem dla ludzi, którzy znajdują się w sytuacji bez wyjścia i chcemy wskazywać w mocy Ducha Świętego na Chrystusa, na Pana, to jak ważne jest to, abyśmy sami nie buntowali się, kiedy przechodzimy przez takie sytuacje, kiedy Bóg nas przygotowuje. Nie bez powodu ten psalm jest zatytułowany jako pieśń pouczająca Dawida. Dawid coś przeżył trudnego i z własnego doświadczenia. Zapisał właśnie takie pouczenie dla nas. Zapisał modlitwę. Tak, możemy się modlić, możemy wylewać przed Bogiem naszą prośbę, nasze wołanie, możemy wylewać naszą duszę przed Panem. Jest taka potrzeba, ale możemy być też pewni, że jeżeli będziemy wierni Bogu, to On w ten sposób przygotuje nas, abyśmy mogli usługiwać innym, dla innych być błogosławieństwem. Ojcze Niebiański. Dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo jest tak bardzo aktualne i realne w naszym życiu. Ono nie odbiega od rzeczywistości naszego życia. Panie, przyjmujemy to pouczenie z tego psalmu. Chcemy być pokorni, chcemy wszystko przyjmować z Twojej ręki. I to, co jest miłe, dobre, przyjemne, dziękując, i to, co jest trudne. Jednocześnie też dziękując za Twoją obecność w tym trudzie, w tej Dolinie Ciemności czy Cienia Śmierci, kiedy gdzieś aż Śmierć kładzie cień na nasze życie. Panie, dziękujemy, że Ty masz zawsze ostatnie słowo w naszym życiu i przygotowujesz nas, uwrażliwiasz nasze wnętrze, nasze serce. Ku temu, abyśmy innych mogli zrozumieć, byśmy innych mogli poprowadzić do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś wiernym Bogiem i każdą najtrudniejszą, nawet sytuację naszego życia, obracasz ku swojej chwale. Amen.